Hej kochani, zapraszam Was dzisiaj na test i rozdanie pędzelków marki Evelyn. Marki, nie marki, raczej powiedziałabym, że to są pędzle produkowane pod nazwą Evelyn dla drogerii DM i tam one są dostępne. Nagrywam ten filmik ze względu na to, że dziewczyny na YouTube ciągle pokazują jakieś, wiecie, hole z DM, ale tam są same kosmetyki, a nikt nie zwrócił uwagi na rewelacyjnej jakości pędzle. Jestem aktualnie posiadaczką trzech pędzli, z których jestem niesamowicie zadowolona. Pierwszy pędzelek to jest pędzelek, który kupiłam z myślą o bronzerze. Niesamowicie ciekawie wyprofilowany, więc stwierdziłam, że muszę go koniecznie mieć w swojej właśnie kolekcji. I świetnie mi się nadaje właśnie do aplikacji bronzera na policzki. Dodatkowo nie dość, że go ładnie aplikuję, to jeszcze przez te miękkie włosie i że one jest takie giętkie, bardzo ładnie się ten bronzer rozściera. Nie robi się, wiecie, taka, wiecie, jednolita plama. Następnie pędzelek fajny do korektora, który fajnie się sprawdza w moim przypadku do płynnych korektorów. I w takim celu go najczęściej używam. Do tych bardziej kremowych, takich tępych korektorów wolę mimo wszystko używać paluszków. No i ostatni pędzelek to jest pędzelek do rozcierania cieni, który śmiało mogę porównać z 217 z MAC-a. Teraz tak zerkam, bo tam te pędzle mam, ale nie będę go szukać, bo tego jest za dużo. Więc pędzelek, który dorównuje moim zdaniem 217 z MAC, mam oba i nie widzę między nimi różnicy. Bardzo fajne, taka niby kuleczka, ale on jest taki dosyć puchaty, bardzo ładnie rozciera, nie robi też plam na powiece, więc jestem mega zadowolona. I będąc ostatnio w DM, stwierdziłam, że nagram dla Was taki film, bo tego na polskim YouTube nie widziałam, a dużo dziewczyn mieszka w Niemczech, Polek, dużo osób jeździ do Niemiec na zakupy, czy nie wiem, na jakiś urlop, cokolwiek, ale przyjeżdżacie przez Niemcy, robicie zakupy w DM, często dziewczyny właśnie nagrywają hole, więc stwierdziłam, że Wam zwrócę uwagę na te pędzle, bo są naprawdę świetne. I tak, jeśli chodzi o Evelyn, aktualnie są jakby dwie kolekcje. Kolekcja taka standardowa, podstawowa, klasyczna, zwał jak zwał. I seria, która się nazywa Makeup Artist, tak. I z tej serii kupiłam dwa pędzle do przetestowania. Tak one wyglądają. Ten pędzelek to jest pędzelek do rozświetlacza, pędzelek z włosia naturalnego, kosztował niecałe 8 euro. Ten natomiast, on jest nazwany jako flat kabuki, czyli taki płaski kabuki, ale ja bym go po prostu na nasz polski YouTube nazywała ławkowiec, tak jak, nie wiem, od Hani z Glam Shopu, ten pędzelek to jest właśnie coś identycznego, więc nazwijmy go ławkowiec, który jest również z włosia naturalnego i ten kosztował niecałe 6 euro, więc tragedii, jeśli chodzi o tą serię profesjonalną, w cenie nie ma, moim zdaniem. I dalej właśnie kolekcja podstawowa, taka, wiecie, która jest już od dawna w DM, już Wam pokazuję, bo trochę tych pędzli kupiłam. To są pędzelki, które wyglądają w ten sposób. Na co zwracam uwagę, pokazując Wam ostatnio te pędzelki, które kupowałam. Każdy ma na górze włosie zabezpieczone takim plastikowym opakowaniem, co jest moim zdaniem rewelacyjne, bo nie musicie zabierać ze sobą dodatkowej kosmetyczki czy pokrowca na pędzle, jadąc gdzieś na wyjazd, tylko każdy pędzel możecie w ten sposób wrzucić do swojej kosmetyczki, bo tutaj wszystko jest ładnie zabezpieczone, one są od góry zamykane, te większe, natomiast te do cieni są jakby otwierane w ten sposób, wiecie, o co chodzi, że dookoła jest to zamknięcie. I moim zdaniem właśnie, tak jak mówię, bardzo, bardzo wygodne na wyjazdy. Poza tym ceny tych pędzelków wahają się między niecałe 3 euro a 5 euro, coś takiego, więc przeliczając na złotówki, to mimo wszystko jak za bardzo dobre pędzle, jest bardzo tanią. Można je porównywać cenowo do Hakuro mniej więcej, coś w ten deseń. I dzisiaj sobie przetestujemy. Oprócz właśnie pędzelka do rozświetlacza i tego ławkowca z serii profesjonalnej, mam jeszcze syntetyczny pędzelek, taki skośny, zbity. Zobaczymy, jak się sobie poradzi z podkładem. Następnie pędzelki do oczu, jakie wybrałam. To są pędzelki dwa. Takie tradycyjne, malutkie, języczkowe właśnie do cieni. To są akurat pędzelki z włosia naturalnego. Skośny pędzelek syntetyczny, wydaje mi się, że raczej użyję go na dolną linię rzęs, właśnie z cieniami, i pędzelek, który już mam w swojej kolekcji, dokupiłam jeszcze jeden pędzelek do rozcierania, który jest świetny. I tak,
To będziemy dzisiaj testować, zobaczymy, czy zmienię zdanie, ale wydaje mi się, że dalej będą mi się bardzo te pędzle podobać. Zaraz zrobię makijaż, potem Wam opowiem, jak mi się te pędzle sprawdziły. Bo tak jak mówię, za taką niską cenę mamy i włosie syntetyczne, i naturalne, więc mamy przekrój i takich pędzli. Mam dla Was zestaw też do wygrania pędzelków. Będzie to taki skośny, taki w trójkąt jakby. Włosie w taki trójkąt. Będzie to pędzelek do korektora, który jest syntetyczny. Następnie malutki syntetyczny pędzelek, który jest po prostu słodki i uroczy, do pomadek. I dwa pędzelki do cieni, jeden właśnie ten klasyczny do rozcierania, który uwielbiam, i malutki pędzelek języczkowy do nakładania cieni, więc zostańcie ze mną dalej, to Wam opowiem właśnie, jakie są zasady rozdania, żeby komplecik tych pędzelków zgarnąć. No i przechodzimy do makijażu, pozwolicie, że ja sobie najpierw te pędzelki otworzę, bo każdy jest, wiecie, idealnie zapakowany, i właśnie zacznę robić makijaż i Wam później opowiem, jak mi się te pędzelki sprawdziły. Ok, pędzelki już rozpakowałam, jeszcze szybko bym właśnie chciała Wam opakowanie pokazać, jak to wygląda. Ten na przykład do podkładu, on ma takie otwieranie tutaj od góry, widzicie? I wyciągacie go w ten sposób. Czyli to wszystko Wam pięknie zabezpiecza pędzel, co jest moim zdaniem naprawdę rewelacyjne. Tak, wystarczy zapakować i możecie wrzucić do kosmetyczki. Natomiast te na przykład pędzelki do cieni, one są znowu w mniejszych opakowaniach i też nakładane, wiecie, od góry, coś takiego, wsuwacie po prostu od góry pędzelek. I jeszcze na przykład, nie zauważyłam w ogóle, że ten jeden pędzelek, który wziąłem, to jest pędzelek podwójny. I zawsze z takimi pędzelkami jest problem, no bo nie postawicie go ani tak, na przykład jeżeli macie jakieś takie stojące opakowanie, tylko te pędzelki muszą leżeć. A tutaj w tym przypadku jest takie zabezpieczenie, o tak to wygląda, które po prostu wsadzacie pędzelek do środka. Czekajcie, już nie pamiętam, czy to było z tej strony w ogóle, o w ten sposób. Zadacie pędzelek do środka, zamykacie i tutaj zatykacie tylko tą zatyczkę, o, mam nadzieję, że było widać. O, i macie zabezpieczony pędzel i on spokojnie może sobie w ten sposób właśnie w słoiczku czy w jakimś innym opakowaniu, które macie, może sobie tak stać. Nic się ze włosiem nie stanie, bo jest przepięknie właśnie zabezpieczony, więc jak za cenę i po prostu za jakość, wykonanie tych pędzli i za tą inwencję, że można je właśnie w ten sposób zapakować, chociażby na wyjazd. Ja jestem pod olbrzymim wrażeniem, jestem mega na tak i mi się te pędzle podobają. Teraz zabiorę się za makijaż i Wam może w międzyczasie opowiem, jak te pędzle, jak się z nimi pracuje, czy jestem zadowolona, więc zapraszam Was do oglądania dalej. Dobra, zaczniemy sobie, kochani, od podkładu. Mój ulubiony Bourjois Air Matte i ten właśnie syntetyczny, lekko skośny pędzelek. Zobaczymy, czy nie będzie robić smug. Ja będę tutaj sobie zerkać, bo mam lusterko. Bardzo przyjemne jest to włosie, bardzo takie miękkie. Nie lubię pędzli takich, wiecie, sztywnych, mocno zbitych i twardych do podkładu, jednak zdecydowanie jestem fanką właśnie takich mięciutkich pędzelków, a ten jest zdecydowanie bardzo, bardzo miękki. Do rozdania wzięłam Wam pędzelki typowo do oczu, z tego względu, że nie każdy lubi pędzlami nakładać makijaż twarzy, nie każdy używa, wiecie, produktów do konturowania typu właśnie brązer czy tam rozświetlacz, więc stwierdziłam, że pędzelki do oczu przydadzą się każdej z Was, więc myślę, że będziecie zadowolone z tego kompletu właśnie pędzelków. Jeśli chodzi o ten pędzel, to jest po prostu magia. On jest taki, nie jest taki bardzo mocno zbity i bałam się właśnie, że przez to będzie robić smugi na twarzy. A tutaj po prostu dzieje się magia, jak widzicie po policzkach, nic nie widać, żeby miał jakieś, wiecie, smugi, zacieki i tak dalej. Wszystko się pięknie rozblendowało tym pędzlem, więc ten naprawdę na plus, bardzo mi się podoba. Przy okazji właśnie jest tani, przyjemny, w odczuciu jest bardzo mięciutki. No powiedzcie, czego chcieć więcej? A niestety, tak jak mówię, na polskim YouTubie nie widziałam, żeby którakolwiek YouTuberka w holu właśnie DM pokazywała te pędzelki, a naprawdę warto. Podkład mam, ten jest na plus.
Teraz pędzelek, który mam już od dawna w swojej kolekcji, czyli tam pędzelek do korektora. I korektor, który jest taki no, średni. Liquid Camouflage High Coverage Concealer z Catrice. Który mega ciemnieje. Ale nie będzie tego u mnie. Mam nadzieję, jakoś strasznie widać. Ostatnio go używam i nawet jest całkiem spoko powiedziane. Mimo że ciemnieje. Ale zawsze może być lepiej. Dobra, korektor mam gotowy, też bardzo przyjemne odczucie, ale ja ten pędzelek bardzo dobrze znam, bo mam go w swojej kolekcji już rok. Jestem na tak, polecam Wam. Dalej puder. Jeśli chodzi o puder, nie mam niestety pędzelka. I trochę ubolewam, ale nadrobię w przyszłym miesiącu ten zakup na pewno. Dzisiaj użyję sobie pudru Rimmel Match Perfection, który mam od niedawna i całkiem na razie się w porządku sprawdza. Bo ostatnio niestety, jeśli chodzi o pudry, mam dosyć słabe testy i wiecie, nic za bardzo mnie nie zachwyca. Ale ten, przepraszam, kopię w statyw, ale ten naprawdę jak na razie całkiem w porządku. Teraz przejdźmy do tych rewelacyjnych, moim zdaniem, w wyglądzie pędzelków z tej serii profesjonalnej, czyli wykonturujemy sobie twarz. To są pędzelki z włosia naturalnego, niesamowicie mimo wszystko miękkie, takie, ale dosyć zbite, właśnie takie trzymające, wiecie, tą swoją formę, co jest plusem. Mam nadzieję, że przy po umyciu się z nimi nic nie stanie. W pierwszepięknym, takim delikatnym kolorze rose gold. I skówki mają takie bardziej satynowe, bardzo przyjemnie leżą w dłoni. No i właśnie ławkowca sobie użyję do bronzera, natomiast tym przepięknym pędzelkiem nałożę rozświetlacz, tak jak zaleca producent. To jedziemy. Jeśli chodzi o bronzer, użyję sobie pseudo bronzera z Essence. Będzie to Essence Satin Touch Blush w kolorze 30 Satin Bronze, który miał jakąś dziwną przygodę, bo cały się pokruszył, nie wiem o co chodzi. Gdzie on lądował, albo co się z nim działo. Może na jakiejś imprezie był? Nieważne. Dobra, postaram się zrobić to jakoś, wiecie, żeby tutaj go jeszcze bardziej nie rozwalić, bo się normalnie obawiam. Dobra, nadmiar sobie strzepię. Ale mimo wszystko, zobaczcie, bardzo ładnie łapie produkt. Zobaczcie, jakie to jest szybkie. Jeżeli macie problem z nakładaniem bronzera, wystarczy sobie przyłożyć i już macie. Teraz wystarczy to tylko ładnie rozetrzeć. Trochę widzę, że wyłazi z niego włosie. Mam nadzieję, że wiecie. Wyjdzie to, co ma wyjść i reszta zostanie ładnie. No, całkiem. Mam nadzieję, że tu... W kamerze się wydaje, jakbym tu miała taką plamę. Nie wiem dlaczego. Bo w lusterku widzę, że jest okej. A jeszcze nad tym popracujemy. Jako, że mam duży nos i zdaję sobie z tego sprawę, to od razu jeszcze go trochę tutaj wyszczuplimy sobie tym pędzelkiem. Żeby tutaj nas tak nie straszył. Bo niestety, no taki mój urok, że nos szeroki i duży mam. Jeśli chodzi o ten pędzelek, to trochę z niego wylazło włosie, tak jak mówię, mam nadzieję, że to tylko na początku, że to co ma wyjść, wyjdzie i wiecie, potem będzie fajne. Włosie naturalne, dosyć przyjemne, ale mimo wszystko bardziej takie sztywne, jeżeli porównując na przykład do tego pędzelka z podkładu syntetycznego, to jest zdecydowanie troszkę twardsze, mniej przyjemne na buzi, ale też nie jest źle. Całkiem ładnie zaaplikował bronzer, podoba mi się, mam nadzieję, że w kamerze nie mam żadnych plam. Bo ostatnio mam w ogóle plamy na buzi sama w sobie, jakieś takie czerwone, więc może to w połączeniu z bronzerem też nie być najlepszym rozwiązaniem. I trochę tych włosów właśnie mam. Ale no na razie mam takie co do tego mieszane uczucia, mam nadzieję, że tak jak mówię, wyjdzie z niego włosie. Następnie pędzelek do rozświetlacza, też z tej serii profesjonalnej, i rozświetlacz Mary Luminizer. Zaraz zobaczymy, jaki dadzą w połączeniu razem efekt.
On jest tak bardzo ładnie wyprofilowany, ten pędzelek. Bardzo mi się podoba jego konstrukcja. Dobra, aplikuję. No i tu jest magia. Ładnie złapał całkiem fajną ilość tego rozświetlacza. Zresztą od razu widać w kamerze, jak to wygląda. Też właśnie ze względu na to właśnie naturalne jest troszeczkę mniej przyjemne niż te syntetyczne. Natomiast mimo wszystko ładnie aplikuje, ładnie rozciera. Podoba mi się. Teraz zrobię sobie jeszcze szybko brwi. Co prawda mam henna, ale delikatnie jeszcze sobie poprawię kredką z Catrice z mojej brwi, żeby były takie, wiecie, bardziej pełne. Ok, i teraz się pobawię troszeczkę cieniami. Będę używać palety czekoladowej, której się ostatnio zakochałam. Moim zdaniem jest naprawdę rewelacyjna. I tymi pędzelkami właśnie, które mam do cieni. Czyli sobie troszeczkę cieni ponakładam, troszeczkę sobie je poblenduję i zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. I'm gonna wrap my arms around you, 'cause you sweep me off my feet. Girl, you know that there ain't nobody moving like you. You know you got me. I love the things you do. Maybe I'm getting into trouble, but I just wanna be your lover. 'Cause you're making me feel. I love when it feels right. It is just one of these nights. Makijaż oczu mam zrobiony. Zrobiłam sobie coś takiego w takim troszeczkę połysku z brązami. Bardzo lubię tą paletę właśnie, bo to są moje kolory. Dużo brązów, dużo połyskujących, metalicznych cieni, które ja bardzo, bardzo lubię. Kocham tą paletę. Samymi pędzelkami pracował się rewelacyjnie. Jedyne zastrzeżenie mam takie, że szkoda, że jest tylko jeden rozmiar tych pędzelków języczkowych do oczu. Wolałabym, żeby był jeszcze na przykład troszkę większy i największy, bo jak na przykład nakładam bazowy cień beżowy na całą powiekę, to muszę się trochę takim malutkim namachać, a tak gdyby był większy, no to wiecie, szłoby to troszeczkę szybciej. Natomiast same te pędzelki naprawdę rewelacyjne, a co do tych do rozcierania, no to wiecie, magia, po prostu magia, wszystko się pięknie ze sobą roztarło, no jest mega zachwycona. A ten podwójny, ten nałożyłam, w sensie tego użyłam do nałożenia brązowego cienia w zewnętrzny kącik i tym samym cieniem nałożyłam go sobie na dolną linię rzęs, tą częścią skośną, i ten pędzelek również bardzo fajny, ten dwustronny, fajnie właśnie, że jest zamykany, będę go mogła normalnie sobie przechowywać. No i teraz dokończę sobie na mój makijaż, zrobię sobie delikatną kreskę nowym eyelinerem Manhattan Ultimate Long and Curl. Wytuszuję sobie rzęsy tym tuszem do rzęs. Jeśli chodzi o właśnie eyeliner, to będzie Multi Effect Liner też Manhattan, i na usta sobie nałożę dzisiaj Catrice Velvet Matte Lip Cream, które będę mieć pierwszy raz na ustach. To będzie kolor 030 Hazel Rose Royce. Ale nazwa Hazel Rose Royce, to nie jest Rolls Royce, tylko wiecie, Rose Royce. Dobra, nieważne. W każdym razie mam nadzieję, że ten kolor będzie mi pasować, bo będę go mieć pierwszy raz na ustach. Dobra, dokończę makijaż i zaraz do was wracam. I tak wygląda, kochani, skończony makijaż. Usta się wydają w kamerze być strasznie ciemne. One na żywo są takie bardziej, wiecie, naturalne. Taki kolor malinowo-brązowy, coś takiego, ale one są zdecydowanie delikatniejsze niż w kamerze, więc tu mi musicie wybaczyć, że trochę ten kolor jest przekłamany. I wracając jeszcze do rozdania właśnie. Do wygrania cztery pędzelki, oczywiście zestaw czterech pędzelków, dostanie ten zestaw jedna osoba, która zostawi komentarz pod tym filmem. I jeśli chodzi o komentarz, napiszcie po prostu, jaki jest wasz ulubiony pędzelek. Nie trzeba się rozpisywać, możecie tylko napisać nazwę tego pędzelka, czy nie wiem, może jest to pędzelek do podkładu, a może pędzelek do rozcierania cieni. Możecie się rozpisać, nie rozpisać, jak wolicie. Spośród wszystkich osób wylosuję jedną właśnie osobę, która zgarnie zestaw czterech pędzelków.
Jeśli chodzi o wszystkie warunki rozdania, to wszystko macie, pamiętajcie, w opisie na dole, więc przeczytajcie koniecznie opis przed wzięciem udziału w rozdaniu. Ja życzę Wam wszystkim powodzenia. Mam nadzieję, że ta szybka taka test i recenzja tych pędzelków Wam się spodobała. Ja, tak jak mówię, jestem bardzo z tych pędzelków zadowolona. Jedynie, co mnie delikatnie rozczarowało, to ten właśnie ławkowiec, z którego wypadają włosy i który, mam wrażenie, troszkę robi plamy i trzeba sobie innym pędzelkiem troszeczkę poradzić, żeby efekt po tym pędzelku rozetrzeć. Ale tak, z całości jestem bardzo, bardzo zadowolona, więc serdecznie Wam te pędzelki polecam. Świetnie mi się z nimi pracowało, a nie łatwo jest znaleźć tanie, a dobre pędzle do makijażu, więc jeżeli będziecie w Wiemie albo mieszkacie w Niemczech, to zerknijcie koniecznie, bardzo Wam serdecznie polecam właśnie cały ten komplet, który dzisiaj używałam, oprócz tego małego nieszczęśnika, ale dam mu jeszcze szansę, zobaczymy, może włosy przestaną z niego wypadać i może się troszeczkę, wiecie, wyrobi i będzie lepszy w użytku. Na dzisiaj to tyle, dajcie znać, jeżeli film Wam się podobał, oczywiście kciukując w górę. Widzimy się w następnym, pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam powodzenia w rozdaniu. Buziaki, pa pa! Guessing everybody